Siemanko, siemanko, jestem Vertez, witam was w kolejnym odcinku z VampireZ. Tak właśnie, jeżeli lubicie tą serię, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, bo jak wiecie, nasz maraton grudniowy powoli się kończy i niedługo będę sprawdzał, jakie serie właśnie najbardziej wam się podobały w grudniu, żeby wiedzieć, z czym lecieć dalej, że tak powiem. Tak, czy kontynuować jakieś tam serie, jeśli już nie będzie maratonu, bądź które nie kontynuować, także wiecie o co chodzi, nie? Dobra, swoją drogą pobiegłem gdzieś, nie wiadomo gdzie. Nie wiem, czy to dobrze, że... Ja sobie tu pójdę. O, tu sobie wejdę. I poczekamy może... Kurczę, jestem na pustkowiu. Tu nic nie ma. O nie, jakie zło. Chociaż w tym miejscu. Na shifcie stać. Tutaj mnie z okna też nie będzie widać. Ej, to spoko. Spoko naprawdę miejscowa. Chociaż kurde... Przez drzwi ktoś mógłby mnie zobaczyć. Ale tak tutaj stać można. Ewentualnie można pójść do ziomeczków. I chyba tak pójdę. Chyba tak zrobię, a nie chyba tak pójdę. Także idę do was. Może mnie nic przy okazji nie będzie tycało. Dobra, cześć kumple. Chyba was tutaj jest dużo. Dobra, jest to jakiś ziomek. Okej, tylko gdzie są drzwi? Cześć. Ja nie jestem zombie, panie, ani żaden wampir. Ja tu do was przedem. Gdzie to... Kurde, tu dookoła obszedłem, a drzwi były tutaj, no. To nieźle. Okej. Czyli mamy tutaj taką jakąś małą ekipkę. I jak nas tutaj zaatakują, to będziemy mogli działać. Zawsze lepiej w tyle osób, niż w pojedynkę. Chociaż... Gorsze może to być, że jak nas znajdzie jakiś wampir, bądź ktoś z naszych zginie, to będą tutaj, wiecie, lecieli. A, jestem teraz po stronie wroga i wiem, gdzie jesteście. Ale nic, póki co sobie tutaj czekamy. Nie, póki co to jest naprawdę mega spokojnie. Druga runda, ja sobie szedłem normalnie po powierzchni, nic mnie nie atakowało. Okej. Muszę sobie jakieś jedzenie kupić. Tak wiecie. Na później. Dobra. Dalej mam 100 golda. Okej, armor shop. Mamy ten. I mam też 100 golda, także musimy czekać. Tak, musimy czekać, musimy coś pozabijać, musimy pozdobywać golda, nie? I będzie akcja. Walka na drzwi! Nie. Tak, na pewno tego nie słychać z daleka, nie? Co za typ. Co ten Carlo? Ej, faktycznie tak mega spokojnie w tym miejscu, nie? Poklepaliśmy sobie drzwiami. Kurde, co jest z tymi wampirami? Dwóch wampirów, którzy nie ogarniają życia chyba. Okej. Czekaj, przestraszę go. O, czyżby coś tu leciało? Halo? Mr. Troller, I found it. Co znalazłeś? Ktoś tu jest. Cześć. O. Jakieś dźwięki tutaj. Witam, witam. Dobra, 10 golda dostałem. Trochę za mało. A zombie spawn znalazł. Okej. A ty seta nie masz. Swoją drogą, dlaczego ty seta nie masz, skoro ja mam seta, a wystartowałem po prostu bez kupowania czegokolwiek i to na innym koncie? To jest ciekawe u niektórych. A może ty jesteś wampirem w przebraniu? Ja to wiem. O, wreszcie, dobra. Dobra, patrzcie, wbijam sobie kesha. Ojej, haj się zgadzać będzie. Pyk, proszę bardzo, 116 golda. Skrzyniach nic. Dobra, opanowaliśmy pierwszy atak zombie tutaj. Już. Chyba nam kogoś brakuje, ale fajnie, że ty masz enchantowane itemki plus diamentowy enchant. O, ty przecież górą też nam mogą wlecieć. Ciekawe. Ciekawe i ciekaw jestem, gdzie dwie osoby nam zniknęły. Stąd. Ale dobra, czekamy. Mega spokojnie. O. Jednego wampira więcej mamy, dobra, rozumiem. Ktoś sobie padł? O, na imprezę zaprasza. Zielony kumpel. Okej. No zaraz zobaczymy, a ten już jest wampirem, bo nie przetrwał fali. Dobra, słyszę zombiaczki. Patrzcie na to. Był zombiak, nie ma zombiaka. ale mega lajtowo dzisiaj naprawdę. Przelajcik, że tak powiem. Dookoła idziemy. Nic się nie dzieje. Oho, coś się jednak dzieje. Bo wampiry tu są! Pana to jeden wyjaśniony. Drugiego zaraz wyjaśniamy. Pana to. Typie, gdzie ty uciekasz? Pach! Kto cię zabił? Ja cię zabiłem. Hehehe. Dobra. Poszedłem, to wampiry sobie tutaj wbiły, nie? Okej, mamy 142 golda. Ale fajnie byłoby mieć 350. Tak. Czy to jest złoty? Tylko tak świeci. Nie no, żelazny jest podpisany. O! Patrzcie, mówiłem, że będą atakowały. Dobra, czyli koniec z lightową grą, tak? Dobra. Oho, jakieś potki poszły w ruch. Tutaj. Czekamy, czekamy. No chodźcie, chodźcie, zapraszamy tutaj. To jest fajna impreza, naprawdę, ja wam mówię. Oho. Chyba szyby nam wybijają. Wandale. Mr. Troller poleciał się bić. I go już tam wampirki dojeżdżają. A zabił kogoś. Zmieniamy się w zombie wszyscy. Nie bij mnie, spokojnie. O, ty, ja wiedziałem, że mi tu plecy robisz, kurde. Słyszałem, jak tu szybę bijesz. To mu pokazałem. Chciał być kozakiem, nie wyszło. Dobra. No czekam, wampiry. Czekam, czekam. Tu jest naprawdę super impreza. Zaraz jak tym oknem wbiją, albo tym, to już nie będzie taka super impreza, bo zginiemy. Ale to nieważne. To nieważne. Dalej 3 wampirów. To spoko. Czyli oni tylko nas atakują. W takim razie ja powinienem się stąd przemieścić. No dobra. O, to nieźle go wpuściłeś. Bez tu wampir nie ma, tutaj też spokojnie. Okej. Wróciliśmy do lightowego grania, rozumiem. O! No chodź, no tutaj. Dobra, dawaj, daj, ciśniemy, kurde. Oho, są tutaj. Są wampiry, wpuszczają nam. Dobra, dawaj, wyjaśniamy, pych, proszę bardzo, wyjaśniony, który kolejny, o, oknem bijają, dawaj, gdzie tu wbijasz? Bęk, kolejny z mojej ręki poleciał. To mi się nie podoba, co się tutaj wyprawia, bo mi tutaj zombiaki przelatują wszędzie dookoła, ja pierdziule, co się dzieje, halo, ej. Bo nie podoba mi się takie zmienianie, ja stąd idę, cześć kumple, miło było z wami współpracować. Ale sorry, not today, my friend. Ja idę do tego domku, because this domek is better. Tak właśnie. Okej, uciekłem od nich. Nie wiem na jak długo. Zobaczymy. Ale jak tutaj przychodzą do nich cały czas wampiry, to tak trochę mi tam nie pasowało. O, zobaczmy, tam się tłuką. Z kimś, ja pierdziule. Kurde, gdyby... Patrzcie, tutaj jest fajne to, że nie można okien rozwalić. Tutaj można tylko i wyłącznie drzwiami wbijać. To jest w tej miejscówce dobre, tylko jak... Widzicie, oni sobie tam zostali. No i nie wiem, jak to będzie. 4 wampirów mamy. Czyli kogoś tam zabili, nie? Ciekaw jestem, czy z naszych, czy nie. Kurde, ale te zombiaki biegają. Dobra, zabij, potrzebuję cashu jakiegoś. Dobra. Okej, 280. Tak za 100 jeszcze i bym miał fajniejszy secik, nie? Prot 1 byłby. Ej, kumpel, chodź do mnie. Idziesz? Nie. To nie był kumpel, chociaż... Nie, to nie był kumpel, to był wampir. A ja do niego, no chodź tutaj, kumpel. Fajna zabawa, naprawdę. Okej. Oho, ktoś został zabity. Tak, oho. Wampirów mamy już więcej, już 7, o kurde. Oj, nienawidzę tych zmian. Dobra. Ciężko to widzę, jak już jest taka armia, że tak powiem, a ja samemu tutaj stoję. Pamiętacie, jak mnie tutaj atakowali w odcinkach, jak nawet byłem z jakąś tam ekipą większą, nie? To wystarczyło, że miliony zombiaków wbiło na teren i już się robiło niedobrze. Jeszcze jakbym wiedział, gdzie oni mają respa, to bym sobie uciekł na drugą stronę mapy całkiem. A tak to dosłownie nie wiem. I się kampię na shifcie. Tak właśnie. No, w sumie tutaj tak mało widoczny będę, bo z okna mnie nie będzie widać żadnego. Oho. Ale chyba ktoś ma tutaj radar i może mnie nakryć. Tak drzwi widać. Zobaczcie, tak drzwi widać. Widać. Nie widać? Widać. Co? Okej. Okay. Można taką przyczajkę robić. Kurde, gdzieś sobie skaczą. Aha. No już nie odwracaj. Okej. Okay. Dziwne dźwięki. Jak tam nasi kumple tam? Chyba nie żyją. Tak, to tamci chyba co padli, to te ziomeczki stamtąd były, nie? Czyli w dobrym momencie stamtąd poszedłem, bo już pewnie bym był w teamie wampirów, nie? No już, nie strasz, bo się... Tak właśnie. Aha, coś słychać. O! Jakiś zombiak już mi się tutaj wbija. Właśnie najgorsze to jest, że jak zobaczą zombiaków takich, którzy się próbują wbić, to jest taka podpowiedź dla wampirów, że ktoś... Musi być w środku. 2 minuty do końca. Czy to będzie ta runda? Ostatnia fala. Dobra, zobaczymy. Nie podobają mi się te zombiaki tam. Ani trochę. Dobra, sobie zjem. Wiecie co? Shop. 350, tak? Dobra. Zakładam. Patrzcie, idealnie, nie? Okej. Okay. Dobra, mam już lepszą obronę na ostatnią falę. Zobaczymy, czy mi się przyda, nie? Czy po prostu się okaże, że ta miejscówka jest jakaś po prostu najlepsza tutaj. Tam ktoś biega, doktor super coś tam. Jup, to wampir. O, patrzcie, on tu idzie. On tu widzi zombiaków, nie? Poszedł dalej, okej, dobra. Poszedł sobie. To jak my to wygramy lekką ręką, nie? Parę akcji było na początku, znaczy może nie tak na tyle na początku, tylko jakoś tak w 6. minucie. Stwierdziłem, że dobra, taktycznie idę stąd gdzieś indziej. To chyba będzie pierwszy raz, kiedy wygram, ale... O ile wygram? Ale w miejscu, w którym nie jestem gdzieś tam prawie pod dachem. Pamiętacie, jak parkurem jakiś czas temu wygrałem? O, się wbiłem na jakieś te pudła na górze, gdzieś tam w jakimś budynku. Tylko po prostu w zwykłym budyneczku, nie? 40 sekund. Okej, to ciekawe. 11 zombiaków zabiłem, 4 wampirów zabiłem. Dobry wynik, bardzo dobry. 30 sekund. Ja pierdziule. Co się dzieje? Pół na pół jest, nie? Nie, nawet więcej jest ludzi. Okej. 20 sekund. Zobaczmy, zobaczmy. No zbliżamy się do końca, nie? Kurde. Mega, mega sprawa te. Te zombiaki, to wy, gdzie wy tu jesteście? Halo. Nie. Nie ma lekko. O, patrzcie, biegnie. Biegnie wampir. Pęk, za późno. Utknąłem w budynku. Sorry, znowu się udało. GG. Ej, no spoko rundka, ja pierdziule. Postaliśmy normalnie w budyneczku, po środku mapy. A wampiry nie wpadły na pomysł, żeby mnie tu szukać, nie? Okej, no. Bywaj tak. Zawsze to jest jakaś strategia na wygraną. Widzicie, jeśli gracie w Empires i zobaczycie, że jesteście w budynku, w którym na przykład, co ja miałem przed chwilą, że był taki pod atakiem, szyby już były wybite, nie? To najlepiej się gdzieś stamtąd zwinąć do innego budynku, tak jak ja to zrobiłem. Być może on był wcześniej sprawdzany i nie będzie ponownie sprawdzany, tak jak w moim przypadku, i macie pewną wygraną, nie? Spoko. Także co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się podobał, chcecie więcej Vampire, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. No i co? Do następnego. Na razie i cześć. Hej, hej.